I dlatego łatwiej psiego przyjaciela wyprowadzić na spacer niż konia. No. Ostatnio ktoś prosił o odcinek, gdzie Majer spotyka przyjazne psy. No jest to jedno z największych wyzwań. Musiałbym odwiedzić z Majerem kilka miejsc. Gdzie są takie? Takie, które nie robią problemów, gdy widzą Majora. No logiczne, że każdy pies pilnuje swojego terenu. Ale niektóre są po prostu tylko agresywne na Majora. Wiem, że są, bo kiedy spotykamy je na ulicy, zachowują się dokładnie tak samo. Podczas gdy inne na ulicy są stosunkowo spokojne. Na razie jest cisza. Jakaś taka duża cisza. O, koniec. Ja tu akurat nie ma agresji. Tylko właśnie pilnowanie swojego terenu. Jedno jest pewne, lato się skończyło. Major lubi to. Jemu jeszcze śniegu potrzeba. Jak dla mnie śnieg wcale nie musi spaść. A few inches later. No właśnie. Ta sama śpiewka od lat. Nawet gdy spotykamy szczeniaki, wiele z nich próbuje czekać na Majora. Jest to co najmniej śmieszne. A Majer zawsze ciekawski chce podejść do takich i się z nimi zakumplować, bo wie, że nic mu nie mogą zrobić. Kompletnie nic. Chodź mój ty kulturalny piesku. I tak zapachy najważniejsze. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym psim razem. Na razie.